Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody i dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Blacksite Area 51. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym odcinku zakończymy naszą przygodę. Jeśli nie w tym odcinku, to na pewno już w następnym, bo wydaje mi się, że zbliżamy się ku końcowi. Choć mogę się mylić, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz jak się tutaj wczytałem, tam gdzie skończyłem, widzimy, że stała się dość dziwna rzecz, bo zniknął mój pojazd, który tutaj ogólnie rzecz biorąc stał. No dobra, to może nie tracąc czasu, chodźmy, jesteśmy już naprawdę blisko kopuły. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Niedługo się pewnie spotkamy też z samym Somersem, więc może być naprawdę ciekawie. Dobra, Grayson, czy tam Noah, zrób co macie zrobić. O, wyjątkowo podejrzanie tym razem otwierają drzwi. To było świetne. Ona wpisuje kod, a Grayson i tak robi swoje. Anybody got any ideas? There's a maintenance door we can use to access the inside of the base. It leads to the underground trans system. So, Pierce, wanna be the decoy? We distracted, divert its attention by splitting up. Let's do it. A w tą stronę ja mam pobiec? Dobra, ja biegnę w tą stronę, bo tu jest więcej budynków. Dobra, zrobimy to w ten sposób. A to nie będzie. No, złapnie, złapnie. In position. I'm in position. Watch your ass out there, Pierce. No, chodź tu, mały wielku ludzie. Ho, ho, ho. Nie, nie załatwisz. Ło. To nic do mnie właśnie. Spróbujemy. Dam radę. Dam radę, spoko. Niech tylko przestanie ten lasera używać, to zaraz go dowiemy. Jest. Co to było? Uff, muszę być ostrożny, bo widzimy, że niewiele nas poraniło. Muszę to wymienić, wymienić amunicję. Kurde, co to jest? Niewyobrażalna rzecz się stała, bo nasz główny bohater, czyli ja, umarł. Jak widzimy, pomimo tego bardzo trudnego poziomu trudności da się tutaj umrzeć. Zrobiliśmy trochę to, jak widać, w nieprzemyślany sposób. No cóż, następnym razem będziemy musieli się troszkę lepiej ukryć. No dobra, spróbujmy jeszcze raz to zrobić. No, zdarza się każdemu. Każdy może umrzeć. Tym razem miejmy nadzieję, że będzie troszkę lepiej. I pokonamy wielkiego żółwika. No, szybko! Dam radę tym razem. Musimy się udostać do tych przeciwpancernych, chociaż ja mam klipa, dlatego może wystrzelimy. Nie, nie mam. Musimy się dostać w takim razie, musimy się do... O, kurczę, kurczę. Musimy się dostać jak najbardziej tutaj, między innymi. Kurczę, nasz bus teraz rozwalał. O, udało się, dobra. Widzimy, że tam nasz żółwik jest zajęty. Dlatego po prostu sobie odwrócono uwagę, więc załatwimy go z tej oto broni. O, przynajmniej tak było w teorii, a teraz zaczynam się zastanawiać, czy to w ogóle się da radę. Kurczę. Jeśli uda nam się w ogóle kiedykolwiek stąd wyjść... Dobra. W ten sposób go zaczniemy. Dobra, muszę uważać, bo tutaj atakują robaczki, próbują się do nas dostać. Tu może jeszcze jest jedna porcja amunicji. Jednak nie. Musimy znaleźć kolejne działka. Tutaj na dole być może jest, gdzie wychodzą właśnie robaczki. Tak, miałem rację. Z całą pewnością są tutaj działka. Przeładujmy to. Może nic nas nie zaatakuje do tego czasu. Dobra, spróbujemy. Nie, jednak jest on. Musimy je zajmować, bo ostatnio udało się ją zabić. A masz! Dobra.
Dobra, teraz musimy dostać jakiś bus i chyba pojechać gdzieś indziej, bo z tego co widzę, tutaj już niczego nie ma. O tak, co on, żółwiku? Smutny się zrobił? O, tu powinno być. Zaraz to zwiedzimy. Damy radę. Nie ma rzeczy niemożliwych. Widzimy, że tutaj możemy też strzelać z tego cudzenka. Gin. Mogę tak wieczność. Dobra, chyba jednak... Razem musimy pilnować tył, bo jednak widzimy, że robaczki chcą nas dorwać. To dwa, że to chyba średnio coś daje. Spróbujemy sprawdzić coś bliżej. Z całą pewnością jest tu amunicja do naszego... do naszej pięknej rakietnicy. I to sporo amunicji. Kurczę! Och, kurczę, niedobrze. Było blisko, dobra. Załatwmy to teraz. Chodź, żółwiku. A masz! On żyje jeszcze? Teraz będą przychodzić. Widzimy, że z całego świata przychodzą jednostki, żeby tylko nas zabić. Mamy chwilę. Siła z niego. Przyładujmy. Mam tylko chwilę na to. Dobra. Znowu zmienimy na karabin. No chodźcie tu, żółwie. Ninja. Kurczę, gdyby moi mogli mnie przynajmniej osłonić pod tym względem. A widzimy, że mają to gdzieś. Głęboko. Głęboko w porażeniu. Dobra, chodź, żółwiczku. A masz. To powinno być po nim. Żółwik padł. Uf, udało nam się zneutralizować żółwika. Zajęło nam to troszeczkę czasu, jak widać. To nie było wcale takie łatwe. Aczkolwiek misja była doprawdy całkiem efektowna, znowu. Cóż, wyszło nam. Choć nasi siedmiu nam pomagali, musieliśmy się zdać głównie na siebie. No ale to w większości grach tak jest. Co to zrobił nasz ten bohater? Zobaczcie na tego żołnierza, patrzcie jak reaguje na samochód. Przedziwnie. Czy on nie żyje? Czy naprawdę udało nam się zabić własnego żołnierza? Przeważnie oni są nieśmiertelni. Ale numer. Zawsze było coś takiego, że strzelam swoich i nie widać, czy oni są odpowiedni na strzały, ale nie na... nie na przejechanie. A teraz jego ciało zniknęło. Kurczę, tego się nie spodziewałem, Szymon. Dobra, musimy się gdzieś tu dostać. Bardzo możliwe, że właśnie tu musimy się dostać. Tym razem nasza Noa wpisze kod i będzie pójdzie nam łatwiej. Dobra, wjedźmy tam. No dlaczego? Przecież przejście jest wystarczająco duże, żeby tam wjechać. Niestety widzimy, że będziemy musieli pójść na piechotę i chyba wkraczamy właśnie do kopuły. To się będzie działo. Nasi koledzy zniknęli. I jest właśnie zmiana kolejnej mapy. Na kolejną mapę. Będzie się działo, o będzie się działo. We need to keep an eye open for members of my research team. Some of them might have survived. I'm here for Summers, that's it. The scientists are the key to Summers' plan. We must set them free. Didn't they cause all this shit? Never mind. I'm not gonna argue with you. Od samego początku uważałem, że Summers to wariat. Trzeba było się go pozbyć, kiedy było jeszcze na to czas. Dobra, jesteśmy w kopule. Lokacja wygląda doprawdy zacnie. Czujemy taką mroczną atmosferę. Już niedługo zakończymy naszą przygodę. Wszystko się wyjaśni. Jestem aż ciekaw, co będzie dalej. Godzina 16:40. Pierce, it's Summers. I'm sorry to hear about Ambrose. He deserved better. I wish he'd gone down here, closer to our base. We might have been able to revive him, to help him. You sick son of a bitch! He's playing mind games. Just block it out. Coward. Od samego początku wiedziałem, że Summers to idiota. Boże. Po prostu nigdy go nie lubiłem. Nie to, co pozostałych moich członków załogi. Z nimi się trochę tak zżyłem, można powiedzieć.
Ale nie z nim, nie z nim. On był zawsze, Summer zawsze był taki głupi, Razer był głupi na początku, teraz dodatkowo jest wredny i zły. Wow! Chodzące małpy! Znowu mam pistolet, dobra, postrzelajmy z niego teraz dla ozdoby. Zobaczymy jak się sprawdzi. Widzieliście, na naszych ciałach zniknęło. Na naszych oczach, przepraszam, na naszych oczach zniknęło ciało. Tylko strzelasz, Grayson. Cóż, jak zmieniamy nas ciągle na ten pistolet, to może teraz dla ozdoby sobie z niego postrzelamy. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem skąd Pierce ma tyle tych pistoletów, bo za każdym razem go zmienia sobie co jakiś czas na pistolet. Ale mamy tutaj coś lepszego. Chyba. Spróbuję to zamienić, choć nie wiem czy mi się uda. Udało się. Jest to zwykły shotgun, ale to może być w sumie lepsze niż nasz pistolet, więc postrzelamy sobie z tego. Znaleźliśmy coś akta. You might have noticed. I'm told the weather is spreading the spores all over the southwest. Pretty soon we'll take it to the next stage. The man on the ground always gets sent home in a box. Cóż, zapowiada się niezwykle groźnie. Zobaczymy. Czy uda nam się rozwikłać, załatwić go i powstrzymać jego tajne plany zapadnięcia światem. Zobaczmy jeszcze, poczekaj, znajdź drogę, no to cały czas to sama misja. Obidzimy nasze małpki. Kurczę. Ale widzimy jak się sprawdza nasz shotgun, który eksterminuje naszych wrogów. Nie musimy w sumie go przybliżać, bo to nie wiem. Czemu on przez chwilę był nieświetlany? Jest. Dobrze. Udało nam się. Od razu mi się rzuca w oczy to materiały akta. Dacie radę sobie. Chodźcie. What the hell happened to Summers? Exposure to the ship fragment affected him. We realized we were onto something. Summers was our best candidate. He was driven, wanted so desperately to be exceptional. The government wanted 1,000 men like that. 100,000. Kurczę. Ale trzeba przyznać, że ładnie wygląda ten, jakby takie resztki zrujnowanej kopuły. Cóż, na pewno zbliżamy się już ku końcowi. To jest pewne. Nie dokończyli rozmowy, nie dałem im. Przez długi czas nie mogli się zorientować, że ktoś jest za nimi. Czas na walkę, moi koledzy. Walkę z najemnikami. Dobra, ten teren jest chyba oczyszczony. To się zaokaże jeszcze. Bo wkracza Pierce. Wojownik. O, kurczę, strzelają! To co mamy? O, jest lepsza broń, weźmiemy. Przywitajcie się z tym! Z bronią bogów. Nie, chociaż za słaba jak na broń bogów. Broń bogów byłaby o wiele lepsza. I zabijałaby demony. Ale na pewno z tego skorzystamy, bo jestem ciekaw jak się sprawdzi. Zawalony. Niedobrze, niedobrze, dobrze. Chodźmy dalej. All patrols converge on nearest tramway tunnel. Trespassers observed in B16. Repeat, all patrols converge on nearest tramway tunnel. Trespassers observed in B16. I mówią w ten to sposób taki publiczny? Nie mają jakichś własnych takich, nie wiem, mikrofonów, że do siebie tylko mogą, między sobą mogą tylko komunikować się? Tylko muszą mówić to tak, żebyśmy my też usłyszeli? Here,
send a welcoming party just in case you get lost. Talk to you soon, buddy. I tak nie dasz mi rady. Jestem zbyt silny. Chodźcie, chodźcie, bo się strasznie wleczecie. Nie mogę w niego trafić. O moim trupie. Chociaż... chociaż to może nie pasuje akurat. Ale nie masz szans, niestety Summer jest za głupi. Zawsze byłeś, zawsze cię nie lubiłem. Od samego początku chciałem się ciebie pozbyć. I wcale mi nie było cię żal, kiedy umierałeś. O nie, nie, tylko tak udawałem. Powiedziałem, że to twoja wina. Dr. Weiss, how did you get down here? That's not important now. Try to make your way to the surface. You're going further down? The Reborn are everywhere. We're going to find Summers. Collect any of the others and get out. Summer stays near the artifact, the ship. He's found a way to charge it up. He's spreading the xenospores much further now. At the next stage... We don't have time for this shit. Let's move. Goodbye, Johan. Get to the surface. Get the others out. No właśnie, Johan. Wydostań na pozostałych. Na co czekasz? Biegnij. Pierce, they're coming through the door. Get ready. We'll have to fight our way to the tram. Tylko dlaczego Johan nadal nie ucieka? Zamknął się tylko w swoim laboratorium. Bez sensu. Wow! A macie, gincie od mojej broni. Przejście zablokowane, to jak oni się tu dostali? Bez sensu. Dobra, chodźmy tędy. Idziecie? Idą. Bo się zmartwiłem, że się zgubili. No nie zatrzymuj się. Przecież to wy jesteście za mną. Jak zawsze. Pomimo dramatycznej scenerii, nadal nieźle sobie radzę z każdym strażnikiem. Proszę, ile tutaj aktów poukrywali na samym końcu. Jakby potrzebne mi były. No cóż, zawsze spoko. Zawsze spoko. Chodźcie, chodźcie! We have less than 60 minutes before the Pentagon annihilates the base. They have very specific scorched earth plans for this facility. Nie mamy czasu do stresenia. To jest odcinek, nie wiem, 14? Chyba tak, 14 odcinek. I być może to będzie nasz ostatni. Zaraz się wszystko okaże. O, chyba będzie ładowanie. Punkt kontrolny. Summers understood what the Reborn program was about. We treated them like animals down here. Locked them in cages, kept them in the dark, cut into them. I think we all started to lose our minds a little bit. We were isolated, no oversight, no one to tell us it was torture. Summers led the uprising, caught us by surprise. Chicken shit politicians and doctors. We tried to cover it all up. Dobra, chodźmy może dalej. Chociaż zastanawiam się... No dobra, zakończymy to w tym odcinku. Zastanawiam się... Mam jeszcze taką opcję, że teoretycznie moglibyśmy tu jeszcze zakończyć i zrobić jeszcze z tego jeden odcinek. No ale dobra, zakończymy to już teraz. Nie ma sensu robić z tego kolejny. To już będzie taki ostatni odcinek, będzie najwyżej troszkę dłuższy też niż inne. Chyba ich dopadłem, masz rację, Jason. A masz. Tak się robi to.
czuję moc. Broń naprawdę sprawdza się świetnie. I mamy tutaj przed sobą też niesamowite widoki. Kopuły, która wybucha. No trzeba przyznać, że naprawdę lokacja jest całkiem ładnie zrobiona. Z całą pewnością najlepiej ze wszystkich lokacji, jakie zostały zrobione w tej grze. Ta z całą pewnością jest najlepsza. Nie ma co się kłócić, bo naprawdę... Nie, trzeba przyznać, że naprawdę zrobili to z dość niezłą starannością. Tą lokację, bo są ładne po prostu. Po prostu w świecie to jest ładne. That story about being our medic was bullshit. They sent me in to locate the ship, to get a visual. Was it really a ship? Could be, our gateway technology. Maybe a recording device. We never could work it out. It crashed in 1947, and the parts were shipped to different labs across the country. Somewhere along the way, a fragment was stolen, made its way halfway around the world before we located it inside that bunker. Coś czuję, że to jeszcze nie jest koniec. Dobra, czuję, że to jeszcze nie jest koniec, dlatego jednak mimo wszystko, że jesteśmy już naprawdę blisko, w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek, a w następnym odcinku wszystko się wyjaśni i zakończymy naszą historię wspaniałą. Tak więc jeśli koniecznie chcecie zobaczyć finał, ekscytujący finał, obejrzyjcie następny odcinek. Cóż, a póki co... do zobaczenia.